zagrać i przypuszczam, że ten mecz nie skończy się bezbramkowym remisem, a może również zakończyć się jakoś przypadkową bramką, która zdecyduje o tym, że jedna z drużyn obejmie prowadzenie. No i taki przypadek właśnie mamy teraz w 33 minucie spotkania. To nie był strzał bezpośredni na bramkę, to było dośrodkowanie, ale dośrodkowanie tak mylące wszystkich zawodników Słowackiej Wigier,